Państwa konferencji prasowej po meczu Starackiej Legii drugiej ligi pomiędzy GKS-em Tychy a Kalisją Kalisz. Witam serdecznie pana Piotra Mandrysza, trenera drużyny z Tych. Witam serdecznie trenera zespołu kalisjskiego, pana Grzegorza Dziubka, a także strzelca bramki dla Kalisji, pana Łukasza Wiązka. Proszę zadawać pytanie, proszę bardzo panowie. Pytanie do trenera Dziubka, to jest aż remis, czy tylko remis? Przed meczem remis mówił w ciemno, po meczu wiadomo, że nie. Zagraliśmy w pierwszej połowie niezły mecz. Ten mecz był lepszy, jak graliśmy tak naprawdę po 11. To utracie zawodnika przez gości. Dostosowaliśmy się do wolniejszego poziomu. Zaczynało nam wychodzić prawdopodobnie zmęczenie z niedzieli. I tego się też również obawiałem przed samym meczem, że przyjemny będzie dużo świeższy od nas. Udało się tak naprawdę zyskać remis po ciężkiej walce do samego końca. Atakowaliśmy, udało się na tym przejść bramkę. Mówię, żałujemy w tej chwili na dzień dzisiejszy tego zwycięstwa, ale remis trzeba wziąć w tym po dwóch porażkach, które nas tak naprawdę posunęły w tabeli w dół. Każdy punkt jest cenny. Proszę pana, panie trenerze, jest zadowolony z tego punktu? Pytanie do trenera Mandryszy. Myślę, że początek meczu to była pełna kontrola z naszej strony przebiegu wydarzeń na boisku. Wyszliśmy na prowadzenie. Wykorzystaliśmy błąd stopera, przechwyciliśmy piłkę i w konsekwencji nasze prowadzenie, byłem spokojny o przebieg meczu, bo uważałem, że jesteśmy lepszą drużyną i grając do końca konsekwentnie, myślę, że mogliśmy się spokojnie pokusić jeszcze by o następne gole. Niestety decyzja sprzed przerwy sędziego spowodowała, że musieliśmy zmienić taktykę, bo musiałem zdjąć rosłego napastnika, który dzisiaj generalnie dobrze wszedł w mecz, wstawić rezerwowego bramkarza. Ja powiem tak, jak się gra 50 minut w dziesiątkę, to można być zadowolonym z punktu, ale ja nie jestem zadowolony, ponieważ bramkę straciliśmy w kuriozalny sposób po raz trzeci, w ten sam sposób. To jest trzecia bramka na wyjeździe przez nas stracona i trzecia w identyczny sposób. Czyli po wrzucie z autu, dziura w środku i strzał z 5 metrów głową. Nie chcę oceniać, kto tam zawinił, bo to na gorąco można kogoś skrzywdzić, ale tak jak powiedziałem, nie jestem też zadowolony z tego remisu, bo myślę, że spokojnie mogliśmy wywieźć tutaj zwycięstwo, bo mimo przeciwnik cisnął, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, no ale trudno, żeby nie, skoro przegrywał i to klarownych sytuacji nie miał, to wykorzystał nasz ewidentny błąd. Miał się bardzo mało sytuacji, z czego to powodowało? Jakieś pojedyncze strzały ewentualnie z dystansu? To znaczy tak, jeżeli mamy mówić o kuriozalnych bramkach, to chyba jest coś, nasz zespół chyba w tym jest mistrzem świata, bo my same kuriozalne bramki lecimy. Dzisiejsza bramka to był kolejny wielbłąd Bułgara, także mi się wydaje, że chyba mi się coś tam zacinało w głowach, że takie rzeczy wyprawiam na boisku. Grali tak naprawdę, my graliśmy do momentu straty bramki w 12. Dobrze, że szybciutko zrobiliśmy zmianę, bo faktycznie by nam dołożyli jeszcze ze dwie bramy, bo by Bułgar sobie jedną strzelił i drugą by im dograł ponownie, także nie mówimy o kuriozalnych bramkach. A jeżeli chodzi o, powiedziałem, o drugą część, to moim zdaniem wyszedł nam mecz w niedzielę, gdzie walczyliśmy do końca, chcieliśmy też zmienić niekorzystny wynik, ciężkie boisko w Rakowie. Niestety zespół się nie zregenerował na tyle, żeby mógł powalczyć z rywalem, który chce awansować i który miał 4 dni wolnego, co się nie oszukujmy. Także, a jeżeli chodzi o grę w 10, to tak, zespół się cofnął na 30 metr, ciężko, jeżeli się zagęści 9, pole przed całe swoje przedpole. Niestety to nie jest tak łatwo strzelić bramki, nie wiem, czy grali 9 czy w 10. Jak dobrze się bronią, to jest ciężko z tą sytuacją. I tu było widać, odcięli zupełnie od łąki, odcięli nasze boki, także dopiero obrońcy zaczęli stwarzać sytuację w końcówce meczu i obrońca strzelił bramki. Także ja uważam, że troszkę inaczej na to patrzę i cieszę się, mówię, na dzień dzisiejszy cieszę się z punktu, ale uważam, że zasłużyliśmy na 3 i przy tym będę obstawał. A mówię, a kuriozalne bramki to my jesteśmy mistrzami świata w tym razie. Nikt nas nie pobije w tej lidze. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w najbliższym meczu. Łukasz, ty masz patent na takie bramki w tamtym sezonie, Koronowo i Rypnik, to właśnie dzisiaj też bramka w ten sposób? To znaczy, zawsze, obojętnie jaki to jest cały fragment gry, czy to jest rzut za autu, czy jest rzut rożny, staram się wejść w pole karne, no bo jak już pokazałem poprzednie sezony, zawsze gdzieś tam mnie piłka szuka w tych momentach.
No długo nie strzeliłem bramki, jeszcze w tym sezonie bramki mi się nie udało strzelić. No, no cieszę się, że stało się to dzisiaj, w momencie, gdy naprawdę ta bramka była nam potrzebna, bo gdyby się nie udało tego strzelić, przegralibyśmy zapewne mecz 1-0, byśmy trzeci raz zostali bez punktu. Tak już powiedział tutaj trener, no, punkt może cieszyć z przebiegu meczu. No i fajnie, że po prostu po tych dwóch porażkach udało się zdobyć punkt i patrzymy teraz na następne mecze, żeby odbić się w tabeli i szukać gdzieś miejsca troszeczkę wyżej niż gdzieś tam w granicach 11-12. Trenera Mądrysza, trenerze, miała jakiś wpływ może ta sytuacja sprzed meczu o przyznaniu walkoveru dla Ojniczanki? Na przebieg spotkania? Na zespół, no. Nie, myślę, że nie, bo fakt, dowiedzieliśmy się, że można spaść w tabeli nie grając, no ale na to nie mamy wpływu. To nie miało wpływu na pewno na nas. W każdym spotkaniu chcemy wygrać. Dzisiaj nie byliśmy w stanie, bo tak jak powiedziałem, długo się broniliśmy. To jest już drugi mecz kolejny wyjazdowy, w którym nie dogrywamy w pełnym składzie. W Toruniu się udało. Dzisiaj się nie udało. No cóż, taka jest piłka, taki sport. A jak trener oceni Dominika Kiśla, który teraz musi bronić w następnym meczu? Czy Dominik zaprezentował duży spokój w bramce. Nie jest łatwo wejść, gdy gra się tak bardzo trudna i rzut wolny z 18 czy 17 metra. To po tak długiej przerwie, ale Dominik jest w dobrej formie. Obydwaj bramkarze prezentują się właściwie równorzędnie i myślę, że tutaj pierwsze interwencje takie spokojne utwierdziły go w tym, że mimo że długo nie bronił, to może dzisiaj być silnym naszym punktem. Chcę zobaczyć bramkę, jak straciliśmy, bo sądzę, że do tej piłki można było wejść z bramki, bo później Dominik to czynił i skutecznie te piłki zbierał. Dlatego nie chciałbym generalnie oceniać jego dyspozycji, ale myślę, że nie zawiódł. Panie trenerze, to jeszcze, mogę to jeszcze do trenera Dziubka. Na ile te zmiany, bo kilka jednak było w pierwszej 11, były podyktowane właśnie tym zmęczeniem i krótką przerwą pomiędzy meczem z Rakowem a dzisiejszym, a na ile postawą na ostatnich treningach i w ostatnich meczach zawodników i formy? To znaczy na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, Modrzewcy zawiedli i tu musiała być zmiana. I wszedł Marcel Kofica, aczkolwiek nie do końca zagrał dobry mecz. Po tych przerwach ci zawodnicy się nie mogą odkręcić. Jeżeli chodzi o parę stoperów, to myślę, że George zagra dobre zawody, a tu po raz drugi nam robi, nie nam, robi prezenty przeciwnikowi. Także trzeba się zastanowić, czy nie należy mu się jakiś dłuższy odpoczynek, bo drugi był Grabszewi, zagrał tak naprawdę poprawne zawody. Do niego doszedł Paweł Lisiecki i również po raz. Także zmiany, ja się cieszę, że tych zmian było kilka, bo powtarzam, zespół na pewno miał w nogach poprzednie spotkanie, dlatego liczyłem, że te 3-4 osoby wniosą trochę świeżości. Cieszę się, że udało się na końcu to dowieść, że zrobiliśmy zmiany w drugiej połowie i udało się przyspieszyć troszeczkę grę i dowieść się na nas. A z Jakubem wszystko, tak, jeśli chodzi o zdrowie, w porządku, bo to wyglądało tak, jakby on akurat też w tym momencie złapał kontuzję. Tak, kontuzję złapał. Ciekawe, gdzie ta kontuzja jest, w dolnej kończynie czy w głowie bardziej się. Mam jeszcze pytanie do pana Piotra Mateusza, bo zawsze pytamy tutaj o układ. Mówiliśmy kiedyś, że ta liga jest o tyle ciekawa, że nawet zespół grający, powiedzmy, nagie gro w Rybnik czy Czarni, no potrafi jednak urywać punkty. To jest tak dosyć ciekawa liga, bo jest dość wyrównana. Czy pan się z tym zgadza? Tak, zgadzam się. Mimo iż my w tej chwili zajmujemy miejsce wysokie, to w każdym spotkaniu musimy od początku do końca te zwycięstwa na boisku wywalczyć i wybiegać. Myślę, że jeszcze będzie wiele niespodzianek. I zespoły z dołu tabeli nie są tak słabe, jak zdobycze punktowe w ich pokonaniu. Także podzielam pogląd, że liga będzie, myślę, dramatyczna, ciekawa do ostatniej kolejki rundy wysokiej. A Łukasz, jeśli chodzi o wasze atmosferę w drużynie, bo nigdy o to nie pytaliśmy, bo wszystko nie wyglądało dobrze, teraz te dwie porażki jednak troszeczkę podcięły morale drużyny. Czy w samej drużynie nie ma jakichś pęknięć delikatnych w związku z tym? Jakieś są
presję na boisku? To znaczy nie uważam. No, no jesteśmy w tym roku Beniamin w tej lidze, także no, tutaj granie gdzieś tam, podobnie jak GKS Tychy, gdzieś o awans czy na drugim, trzecim miejscu byłoby, nie myślę, przerastało na tą chwilę nasze umiejętności. Także nawet dwie porażki pod rząd, myślę, że nie podcięło nam jakoś skrzydło. No, w każdym meczu wychodzimy po to, żeby zdobyć 3 punkty, walczymy tyle, ile mamy sił. Także no była taka seria, że mieliśmy 5 meczy bez żadnej porażki, zdobyliśmy w tych 5 meczach 13 punktów, no teraz przyszła gorsza seria. No, mam nadzieję, że te mecze, które nam zostały, będą znowu jakimś początkiem lepszej serii i gdzieś tam pod koniec tabeli ulokujemy się, pod koniec rundy ulokujemy się gdzieś tam spokojnie w środku tabeli i na pewno atmosfera zimą będzie dobra i nie będziemy mogli spać spokojnie. Oczywiście myśleliśmy, że będziecie rekord i zejdziecie na rekord, jeśli chodzi o porażki jedną bramkę. Porażek same porażki są jedną bramę. Stresująca sytuacja. Śmieszna się to było. Nie, miejmy nadzieję, że mówię, z takim rywalem jak GKS Tychy, wiadomo, że jest to zespół, który był liderem, taki punkt gdzieś tam przyznany przy zielonym stoliku, to powiedzmy są nie tak troszeczkę śmieszą, nie dociągnięcie tam działacza czy kogoś. Ale graliśmy się z wiceliderem i korzystny wynik, także udało nam się przerwać malutką serię, bo tak naprawdę rywal ma nadal 7 mecz bez porażki, w związku z tym ten jakąś swoją serię podtrzymał. Nam się udało przerwać ten 5 mecz, który mi się skończył zwycięstwem, udało nam się to troszeczkę zatrzymać. No i miejmy nadzieję, że tym remisem zobaczymy nową serię, tak jak tutaj Łukasz. Kilka meczów bez porażki.